To prawdziwa ozdoba Budzisławia Kościelnego, wręcz unikat. O jego wyjątkowości świadczy przede wszystkim obecny stan, ponieważ wiatrak Szczepan jest jednym z najlepiej zachowanych wiatraków w Wielkopolsce, ba, zapewne w całej Polsce. Zachował się w takim stanie, ale to dzięki naszym władzom, dzięki gminie Kleczew został odrestaurowany w 2011 roku. Wiatrak stanowi nie lada atrakcję dla okolicznych mieszkańców, ale i dla tych, którzy przyjeżdżają w te strony z dalszych zakątków kraju. Lubimy takie perełki na naszym rejonie, których jest coraz więcej. Też dużo rzeczy, które już dawno by odeszły w zapomnienie, rewitalizuje się i są, po prostu żyją dalej. Nie? Wiatrak Szczepan zachwyca, a szczególnie jego wnętrze. Wchodząc do środka, cofamy się do lat, kiedy to młynarz Szczepan Mrówczyński mielił w nim żyto na mąkę. Wiatrak pochodzi z 1858 roku. Został zbudowany w Kościanie. Fundatorem był Roman Bresiński. Do Budzisławia przybył w 1926 roku. Od tego roku już mył mąkę. Młynarzem był pan Szczepan Mrówczyński i do lat 70. Wiatrak pracował. I to jest też oryginalne, bo wiadomo... Chcąc zachęcić do odwiedzenia tego miejsca, odsłonimy tylko kilka najważniejszych elementów wewnątrz wiatraka. Wiatrak składa się z trzech poziomów. Na samym dole znajdowały się kozły, na którym opierał się cały wiatrak. Na drugim poziomie to już odbierało się gotową mąkę, a trzeci poziom, na którym teraz się znajdujemy, to jest całe serce wiatraka koźlaka. Tu znajduje się belka, wał skrzydłowy, który jest połączony z kołem palecznym i który też był połączony ze skrzydłami, śmigłami. Śmigła wprawiały w ruch belkę, obracały belkę, które wprawiały w ruch koło paleczne. Następnie znajduje się kosz nasypowy. Do kosza nasypowego wsypywało się ziarno, z którego następnie szły na kamienie młynarskie. Kamienie młynarskie mieliły zboże na mąkę, następnie szły korytami na tak zwany drugi poziom i przesiewane było zmielone zboże na czystą białą mąkę. Ale wiatrak to nie wszystko. Tuż obok znajduje się Izba Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa, a tam możemy podziwiać eksponaty, które kiedyś wykorzystywane były podczas prac w gospodarstwie rolnym, a także pamiątki związane z młynarstwem. Jest też niezwykle ciekawa wystawa z fotografiami z dawnych lat. Proszę Państwa, jazda saniami, konno, jazda na rowerze, w tle widzimy tutaj piękny wiatrak. Spacer wśród łanów, zbóż. Cóż tu jeszcze ciekawego? No lanie wody wiadrem. No takie zabawy cały czas jeszcze możemy wspominać gdzieś będąc w czasie wakacji na wsi u swoich babci, u swoich dziadków. A my tutaj mamy okazję, żeby wrócić do tych wspomnień i żeby zobaczyć właśnie na zdjęciach przedstawionych na wystawie właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy w Budzisławiu, w filii Biblioteki Kleczewskiej. I tutaj możecie Państwo powspominać, zobaczyć tutaj na tych fotografiach piękni mieszkańcy Budzisławia Kościelnego i nie tylko, a przede wszystkim całe ich życie związane z wsią, związane z pracą na gospodarstwach rolnych. Kiedyś wieś wyglądała zupełnie inaczej i teraz tutaj w filii Biblioteki Kleczewskiej możecie Państwo do tych wspomnień wrócić i zobaczyć, jak kiedyś żyło się na wsi. Daleko nie trzeba jechać. To niezwykle atrakcyjne miejsce na mapie powiatu konińskiego, które warto odwiedzić. Piękne okolice, podziwiamy, jeździmy i dziękujemy bardzo.